Милый тот, кто дает дар największy. Бога lub prowadzi до Него, lub przysposabia bliźniego do przyjęcia Pana Boga. Miłość jest dawaniem, a najtrudniejsza miłość nieprzyjaciół też jest dawaniem. Człowiek wiary nigdy nie jest zraniony na zawsze, na najwyższym poziomie, w sposób nieodwracalny. Kto by się bowiem gniewał taką miarą, ten jest człowiekiem niemądrym. Trzeba zawsze patrzeć na bliźniego z punktu widzenia jego zbawienia. Miłość nieprzyjaciół nie jest jakąś słodką rzeczywistością. Na pewno jest trudna, natomiast nie jest to miłość, która by tych ludzi wyeliminowywała, lecz przeciwnie, miłość ich zalicza do potencjalnych przyjaciół Boga. Miłowanie ich jest skłanianiem ich i takim obdarowywaniem, by zechcieli przyjąć zbawienie, bo jeśli zrozumieją, przyjmą dar Boży, przestaną być nieprzyjaciółmi. Sprawy doczesne są doczesne, a zbawienie jest miliardy razy większe od spraw doczesnych. I dlatego miłowanie bliźnich jest ostatecznie służbą ich zbawienia. Nawet kara jest miłością. Sprawiedliwa kara jest miłością. Hamuje dalszy rozwój zła, daje pokutę oczyszczenia, okoliczności do opamiętania się, stwarza warunki, aby grzesznik opamiętał się i nawrócił. Dlatego dawaj ludziom to, co służy ich zbawieniu, a nie to, co karmi ich egoizm, lenistwo. Tego nie. Nie należy obsługiwać ludzkich wad. Nie należy sycić człowieka jego duchową trucizną. Trudno przyznać rację człowiekowi zakłamanemu albo źle ukierunkowanemu. Takiemu daje się prawdę i porcję miłości trudnej, wymagającej. Coś na zachętę, a później miłowanie będzie wymaganiem, korektą. Spojrzenie na człowieka w taki sposób, z punktu widzenia Pana Boga, jest to spojrzenie najwyższe, najmądrzejsze i ostateczne. Jeśli człowiek nie przyjmie perspektywy Bożej w swoim życiu, może się zatracić. Wiara więc jest zajmowaniem się Panem Bogiem. A kto się będzie zajmował sobą, zawsze sobą i tylko sobą, ten nie ma żywej wiary. Doskonałość jest udziałem w życiu Bożym. Mądrość jest uczestniczeniem w zamyśle Bożym. Na Twoje codzienne zajęcia i zmartwienia
Trzeba spojrzeć z punktu widzenia Pana Boga. To bowiem, co jest w Twoim życiu przeszkodą do sensownego aktywizmu, spełnienia obowiązku, zajęcia właściwej postawy, to to, co Ci przeszkodziło, przerosło Twoją wiarę. Niech nic nie przerasta Twojej wiary. Jedyną przeszkodą, kiedy trzeba uczynić przerwę w pełnieniu woli Bożej, jest konieczność snu czy innego zatroskania o ciało, ale krótko. A później życie człowieka ma być sensownym odpowiadaniem na poryw miłości Pana Boga. Czym się bowiem człowiek przeciętnie zajmuje? No głównie sobą i nasładzaniem swego życia. Na różny sposób się to odbywa. Można i przez radość, i przez smutek, i przez śmiech, i przez łzy być ciągle obsługującym egoizm własny. Pan Bóg tyle cenny jest w Twoim życiu, jesteś gotów dla Niego się zmęczyć, utrudzić, czy doznać prześladowania. Reakcje bowiem ochronne, które mają w Tobie chyba przewagę, to są reakcje egoizmu. Egoizm zaś to zamieranie siebie samego. Egoizm jest, nigdy nie jest rozwojowy. Jest zawsze podróżą do własnego wyczerpania. Gdyby świeca płonąc nie dawała światła, byłaby doskonałym obrazem egoizmu. Ale ponieważ świeca wypala się i daje światło, no to spełnia postulat, który jest obrazem miłości. Egoista wypala się dla siebie we wszystkim, w co wchodzi. Egoista nie ma miłości ani przyjaciół, ani nieprzyjaciół. Egoista sam jest nieprzyjacielem swoim, a przyjaciół swoich pogrąża w egoizmie i traci ich. Jakże bardzo odkształconym życiem jest życie człowieka, który nie chce kochać miłością ofiarną, który chce znaleźć jakieś usprawiedliwienie, również religijne. Natomiast nie chce zmienić myślenia, działania, bo chce mieć stabilność, bezpieczeństwo. Chce panować nad sytuacją. Z powodu grzechów na ziemi istnienie ludzkie jest bojowaniem. I wiara jest walką. Ale walką nie o egoizm, tylko walką o Pana Boga w Twoim życiu, o Jego znaczenie w Twoim życiu. Piękne panie chodzą na przykład do punktów salonów piękności, tam podporządkowują swoje ciała zabiegom kosmetycznym dla jakichś tam celów. A gdyby z taką samą gorliwością poddać się działaniu Bożemu, by się zmienić, ukształtować według zamysłu Bożego, byłoby to działanie wiary. Dlatego nie możesz mieć fałszywego widzenia swoich spraw, jak tylko w wierze trzeba je widzieć.
z powodu grzechów, które są, życie jest trudem, walką. I trzeba by to był trud i walka sensowne, wiodące ku Panu Bogu. Trzeba, żeby było to życie nieoszczędne. Trzeba zajmować się Panem Bogiem, nie sobą. Jak człowiek się nadmiernie zajmuje sobą, to on sobie szansy nie daje. Życie jest więc zajmowaniem się Panem Bogiem, wywyższaniem Go, eksponowaniem w życiu swoim, przyjęciem, wychwalaniem, dawaniem świadectwa o Nim, służeniem Jemu, posłuszeństwem Jemu, upodobnianiem się do Niemu, do Niego. Tak ma być w życiu człowieka wierzącego. Wtedy nieprzyjaciele Jego będą zadaniem do tego, by sprzeciwić się ich dalszej historii grzechu. Jeżeli człowiek nie zatrzyma grzesznika w swobodzie grzechu, to mu pomaga do potępienia. Dlatego miłość nieprzyjaciół wymaga sprzeciwu, oporu, walki, decyzji niepopularnej. Pasywność nie może być całkowitym obliczem wiary. Wiara to jest również aktywność, inicjatywa. Dobroć nie jest wydaniem siebie na łup światu. Masz rozdawać siebie sensownie, czyli celowo, mądrze. Odpowiedzialność za Twoje życie wymaga, by był do dyspozycji Pana Boga, a nie nieprzyjaciół Twoich. Tak jak masz panować nad grzechami swoimi, by ich nie było, tak masz panować nad nieprzyjaciółmi Twoimi, by nie mieli swobody grzechu, by nie powiększali swego bilansu zatracenia. Miłość więc jest trudna i daleka od słodkiej uczuciowości. Miłość jest zadaniem i wytrwaniem w roli, którą otrzymujesz od Pana Boga. Można spotkać przekarmione dzieci, które zostały przekarmione przez rodziców, dziadków źle pojmujących miłość do dziecka. Otóż jeżeli kochasz nieprzyjaciół swoich, to ich nie przekarmiaj naiwnością swoją, naiwną usłużnością, niesprawiedliwym ustępstwem. Nie przekarmiaj ich tym, że cię rozkradną, a ty im na to pozwolisz. Jak im pozwolisz na grzech, no to nie będą jeszcze bardziej grzesznikami, czyli nieprzyjaciółmi twoimi. Wiara twoja wymaga trzeźwości, czyli poznania prawdy i zastosowania jej, czyli rozumnego ocenienia wszystkiego i rozumnego postępowania. Jeżeli człowiek nie żyje według prawdy i rozumu, no to jest taki człowiek, on sobie nie daje rady i sobie nie daje szansy. Dla takiego człowieka nie ma lekarstwa. Jeżeli rozum nie modeluje człowiekowi życia, to taki człowiek pozbywa się nie tylko rozumu, ale i siebie samego. I dlatego miłość nieprzyjaciół podobna jest do działania lekarstwa w zatrutym organizmie. Lekarstwo musi pokonać truciznę. A miłość twoja musi
pokonać złośliwość nieprzyjaciół, aby dłużej nie byli nieprzyjaciółmi Boga, siebie czy Ciebie. Wiara jest więc rycerskim uczestniczeniem w dziejach świata, gdzie Ty, reprezentując Pana Boga, będąc Jego przedstawicielem wobec świata, będziesz bronić ludzkiej tożsamości i posłannictwa duchowego, który jest zadaniem wiary. W świecie mamy dzisiaj mnóstwo ludzi przekarmionych namiętnościami swoimi, nałogami, zniewoleniami. Mądra matka nie daje podstarzałemu, dorosłemu synowi pieniędzy, bo on potrzebuje. Mądra matka takiemu nie da tego, co będzie dalszym przekarmianiem jego egoizmu. Postawi go w prawdzie i da mu zadanie. Miłość więc nieprzyjaciół jest mądrą pedagogią i dziełem twardych negocjacji, a czasami walką z nieprzyjacielem o jego wieczne zbawienie. W naszej ojczyźnie lenistwo, głupota, pasywność, tchórzostwo tak nam zdeformowały życie społeczne, że jesteśmy jako ojczyzna łupem pod okupacją nieprzyjaciół. Za mało było dynamizmu sprawiedliwych. Za mało było dzielności etycznej wierzących. Nie wolno sobie dać odebrać inicjatywy. Od modelowania dzieł świata jest Pan Bóg i przyjaciele Jego. Inaczej nie powinno być. Zastanów się, czym Ty swoje życie przekarmiłeś. Co to jest? Czego to się w Twoim życiu nazbierało? Jakie zachowanie się i sposób istnienia są u Ciebie dominujące? Jeśli jest to adoracja Pana Boga i pełnienie Jego woli Bożej, to w porządku. Ale jeśli nie, to trzeba się będzie wypościć od wad Twoich. Trzeba będzie coś z sobą zrobić. Coś niedotychczasowego. Ponieważ może się okazać, że Twoim największym nieprzyjacielem jesteś Ty sam. Z Twoim przekarmieniem i Twoimi wadami, którymi ulegasz od lat, no bo z nimi Ci tak dobrze i wygodnie. I można tak przesiedzieć w życiu swoim, jak leń, który siedzi przed telewizorem w bamboszkach z jakimiś tam ciasteczkami jeszcze na talerzyku, słodkim napojem, w domu wyperfumowanym, żeby wszystkie zmysły karmić i tak dalej. Czegoś takiego w jakimś odpowiedniku nie może być w Twoim życiu. Życie Twoje musi być sensowne, dynamiczne i Boże. Bo coś, co jest Twoim największym zmartwieniem i pasją, a jeśli to nie Bóg, no to jest to Bożek. A jak masz Bożka, to jesteś bałwochwalcą. Wielu bałwochwalców zajmuje się sprawami swoimi i kłamią jeszcze, że oni są wierzący. Wierzą w siebie i swoje, ale Pan Bóg od nich z daleka, bo Go nie potrzebują. Obłędna kultura tego świata, kultura zabawy i rozrywki,
nieustającej lekkości i bezwysiłkowości przeniknęły ludzi i zatruły na wskroś. Także nawet takiego pokarmu, takiej trucizny wielu oczekuje nawet w świątyni, nawet na liturgii. Msza Święta nie jest widowiskiem ani programem rozrywkowym. Na Mszy Świętej nie ma tańców, oklasków, kiwania się, uśmieszków. Nie ma gitar i bębnów. Jest Bóg i kolana zgięte przed Nim. A jeśli tego nie ma, to trzeba się będzie odchudzić z tych wad i przesyceń wynikających ze swawoli.